motocykla. Pierwszym tematem dzisiejszym będzie, jak i czym wentylować pacjenta w stanie nagłym w takim jednoosobowym zespole. No jednoosobowy zespół to już może samo sformułowanie nie jest trafne, ale jak w pojedynkę to ogarnąć. Jak wentylować? Myślę, że jest to sprawa prosta. To nie czas dzisiaj, żeby mówić o nastawach. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu kilka urządzeń i rozwiązań, które są na tyle kompatybilne, jeżeli chodzi o ich wagę i rozmiar, i mogą się potencjalnie sprawdzić. Ponieważ będę wymieniał różnych producentów dzisiaj urządzeń, między innymi takich, jakie Państwo tutaj widzicie, chciałbym tylko powiedzieć, że wykład nie jest w żaden sposób sponsorowany, nie współpracuję, nie pobieram wynagrodzenia. Mówię to, co uważam i to, co się może po prostu w codziennej Waszej pracy przydać. Wentylacja mechaniczna to oczywiście sprawa, gdzie potrzebny jest najczęściej, ale też nie zawsze, tlen. No tutaj widzicie Państwo na zdjęciu, jest to butla kompozytowa, półlitrowa, którą mamy na wyposażeniu motocykla w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Z takim reduktorem waży ona tylko ciut powyżej 1 kg, więc jest lekka, ale też niestety nie ma zbyt dużej objętości. Po rozprężeniu taka butla daje około 80 litrów tlenu, co licząc 13 minut mniej więcej, kiedy wentylowalibyśmy pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Bo kiedy ten respirator, jak on startowo powinien być nastawiony? Ja zawsze proponuję, aby był gotowy dla uśrednionego pacjenta w zatrzymaniu krążenia, bo wtedy raczej nie ma czasu. 10 oddechów, 500 ml na jeden oddech, no, dla mnie 560, dla części z Was 420, ale te pół litra przysłowiowe zazwyczaj będzie w miarę trafne, tak aby włączyć i działać. I właśnie w takiej wentylacji, taki respirator pozwoli przy 100% mieszaninie, taka butla, na około 13 minut pracy. Pamiętajcie także Państwo, że te respiratory pneumatyczne, z którymi najczęściej spotykamy się w codziennej naszej pracy, one są zasilane tlenem z butli. Więc to, że nasz pacjent ma 5 litrów objętości minutowej w zatrzymaniu krążenia, to nie oznacza, że 5 litrów tylko z butli ucieknie trochę więcej. 60 do 100 ml nawet na jeden cykl sam respirator pochłonie. Więc pierwsza kwestia, butla. Myślę, że kompozytowa, tak jak lotnicze pogotowie, wszyscy znamy zalety, wagi tych butli. W takim razie, czym wentylować? Najprostsze urządzenia, czy będzie to taki Medumat Easy, czy będzie to Ambumatic, czy będzie to Rescue Pack. Drodzy Państwo i szanowni dysponenci, i szanowni władcy pogotowi, te urządzenia nie nadają się do niczego. Jak jeszcze ten Ambumatic na końcu poprawy, ten Medumat Easy jest w miarę ok. Tak, urządzenie, które widzicie na środku, Rescue Pack, to urządzenie przy częstotliwości oddechów 10 na minutę podaje objętość 1250 ml na jeden oddech. Panie profesorze, chyba za dużo. Zdecydowanie. Więc moi drodzy, od razu wyrzućmy z głowy takie urządzenia. Weźmy pod uwagę urządzenia, które faktycznie mogą mieć zastosowanie i będą dawały bezpieczną wentylację i będą też proste w obsłudze. Te urządzenia, one zarówno wagą, jak i gabarytem są w miarę podobne. Przykładowo Parapak to urządzenie, które część z Państwa na pewno zna. Różnica między Parapakiem, czyli tym, a tym z poprzedniego slajdu, czyli Rescue Packiem, jest taka, że w Parapaku można osobno regulować ilość oddechów i osobno regulować objętość oddechową. W tym najprostszym Rescue Packu jest to sprzężone bardzo niefortunnie na jednym pokrętle. Nowszym rozwiązaniem tego producenta jest urządzenie Parapak 310+, gdzie zobaczcie, ono waży 2,5 kg. Te wymiary nie są jakoś strasznie duże. To urządzenie już pozwala działać troszeczkę ciekawie, bo może mieć możliwość zastosowania wentylacji nieinwazyjnej, czyli CPAP-u. Jest mechaniczne, proste pokrętła, wszystko wiadomo co i jak, ale też jest szybkie w użyciu, o czym przekonacie się Państwo za dosłownie chwilę. Ale idąc jeszcze bardziej w nowoczesność, możecie spotkać się jeszcze bardzo rzadko z respiratorem o nazwie Hersil. Czy ktoś z Państwa widział go kiedyś na żywo? Jedna osoba. Dwie. Świetne urządzenie. Świetne. Niejednokrotnie ma tryby ciśnieniowe. Ciśnieniowo-zmienne, objętościowe. Ale ono wcale nie jest takie proste do użycia. Tutaj trzeba wiedzieć, trzeba się tym respiratorem pobawić, przygotować, tak aby szybko włączyć, wiedzieć co przeklikać, co zaakceptować i tą wentylację skuteczną dla pacjenta zrealizować. Urządzenie jest bardzo lekkie, jak widzicie jest nieduże, nie ma chyba za bardzo, o ile wiem, dedykowanej torby, jednakże no, jakoś zawsze można coś zaimprowizować. Także to urządzenie jest bardzo dobre, ale nie takie proste w obsłudze. Stosunkowo popularnym respiratorem dostępnym na naszym rynku jest Medumat Standard 2 i myślę, że ten respirator to już Państwo, kto z Państwa go kiedyś widział?
no to już znacznie więcej osób. I pewnie też doskonale wiecie, że ten respirator jest ekstremalnie intuicyjny w obsłudze. Po włączeniu wybór płeć, wzrost i podstawowa wentylacja działa, a nawet po włączeniu tego respiratora, dając tryb, stan nagły u dorosłego, ten respirator uruchamia się w podstawowych parametrach zaprogramowanych i jakby pozwala to wentylować także w zatrzymaniu krążenia, na przykład jeżeli tak był ustawiony. W identycznych wymiarach i prawie identycznej wadze będziecie Państwo mogli spotkać się z urządzeniem o nazwie MeduVent Standard. Widzicie, on jest podobny. Ale czym jest MeduVent, a czym jest ten MeduVent Standard, a czym jest ten poprzedni respirator? MeduVent Standard jest respiratorem turbinowym. I ja dzisiaj kilka słów o tym będę chciał Państwu powiedzieć. Bo ten respirator, czy macie butlę pełną, pustą, czy jej w ogóle nie macie, on będzie działać. Ale o tym jeszcze kilka słów za chwilę, bo daje to kolosalną oszczędność, ale też wydłuża czas, w jakim możemy ratować tego człowieka, czekając na przyjazd, no po prostu dużego ambulansu. Może nie głupim rozwiązaniem dla motocykla byłaby w ogóle taka baza, gdzie znajdziecie Państwo MeduMat Standard 2, czy też pewnie MeduVent, ale także monitor z możliwością defibrylacji, czy kardiowersji, szerokiego monitorowania pacjenta w jednym takim urządzeniu. Jak się pewnie domyślacie, prosty pneumatyczny respirator on, off i działa. Jak myślicie, w jakim czasie, mając otwartą butlę i respirator, jak włączę, on będzie gotowy, żeby podać oddech, taki prosty respirator? Ile sekund? No to dobra, moi drodzy, dwie. Uwaga, spróbujmy. Włączenie, wdech. I już. Oczywiście ten respirator wcześniej, zwróćcie uwagę, jest ustawiony na uśrednionego pacjenta będącego w nagłym zatrzymaniu krążenia. To jest tam chyba 40 ciśnienia szczytowego, 100% tlenu, częstotliwość 10, objętość 500, pip, no 0 lub niewiele. Natomiast zobaczmy, jak będzie wyglądał czas włączenia respiratora troszeczkę bardziej zaawansowanego, czyli na przykład MeduMat Standard czy MeduVent, bo te czasy będą tutaj bardzo podobne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 2, no 13, nie policzyłem precyzyjnie, około 13 sekund. Zarówno MeduMat Standard 2, jak i MeduVent włączą się i będą gotowe do pracy po około 13 sekundach. Natomiast, drodzy Państwo, ponieważ respirator i tak wymaga jakiejś rurki w jamie ustnej tego naszego pacjenta, więc włączając respirator, montując nawet iżela, respirator już w tym czasie jest gotowy. Nie ma się nad czym tutaj zastanawiać, więc wydaje się, że ta przewaga sekunda kontra 13, gdzie i tak pewne manewry muszę zrobić, no działa na korzyść tej nowoczesnej techniki. Ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę na ten właśnie MeduVent. Sami wiecie, że na przykład w zatrzymaniu krążenia wentylujemy najwyższym możliwym osiąganym stężeniem tlenu. Taka mikrobudla starczy nam na 13-15 minut. Natomiast respirator MeduVent jest o tyle ciekawym urządzeniem, że on do swojej pracy nie wymaga zasilania gazem, bo ma turbinę, którą wtłacza tą mieszaninę w kierunku pacjenta. Bardzo prostym, zwykłym drenem, klasycznym drenem tlenowym wpina się butlę, na reduktorze ustawia przepływ tlenu, podpina tutaj od frontu, za sekundkę zobaczycie, i respirator sam sobie przelicza, jaki przepływ tlenu z butli generuje u niego stężenie tlenu, którym pacjent jest wentylowany. No i zobaczmy. W tej chwili widzicie 21% tlenu, 510 oddechów, dren tlenowy, reduktor w ścianie 0. No to puśćmy 2 litry przepływu, bardzo niewiele, ale respirator już przelicza i w tej chwili wentyluje pacjenta stężeniem 47% tlenu. No już dużo więcej, przy tylko 2 litrach. Teraz 75, a na reduktorze 4 litry. Przy 5 litrach i takiej klasycznej wentylacji dookoła zatrzymania krążenia respirator osiąga 90 do 100%. I zużywa tylko te 5 litrów, bez zużycia na pracę własną. Ale nie daj Boże, karetka, która ma do Państwa dojechać, no jedzie 23 minutę, butli już nie mam na motocyklu, respirator turbinowy działa dalej. Działa dalej, oczywiście wentyluje tylko 21%, ale może pacjent w domu ma koncentrator? I ten koncentrator już pozwoli nam ponownie te 80 czy nawet 100% mieszaniny tlenowej uzyskać. Podsumowując pierwsze moje wystąpienie. Drodzy Państwo, idźmy wszyscy do przodu i myślę, że te respiratory, w których mamy możliwość wyboru pewnych trybów, mają ekran i kilka innych możliwości,
są lepsze niż pneumatyczne, ale przy okazji zwróćcie uwagę na to, że respiratory turbinowe, których na rynku, jeżeli chodzi o opiekę przedszpitalną, nie jest wiele, wydają się być w mojej ocenie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o działanie na motocyklu, gdzie nie jesteśmy w stanie przewozić większej butli tlenowej. Oczywiście, drodzy Państwo, prezentacja, którą powiedziałem, zarówno ta, jak i następna, będzie dla Państwa. Możecie sobie ją zeskanować tym QR-kodem, ale przed salą leżą karteczki. 300 karteczek dokładnie z tymi QR-kodami i na podstawie tego QR-kodu możecie Państwo sobie tą prezentację pobrać i oczywiście wykorzystywać, jak tylko będziecie chcieli. Czy jakieś pytania co do tej pierwszej części, tej mojej pierwszej części związanej z respiratorem na motocyklu? To ja bardzo proszę o przełączenie na drugą prezentację, bo nie wiem, czy ja z tej pozycji mogę to zrobić.